that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Mr. P, znany również jako Pan P, Pan Pingwin, to nowy zadymiarz, który już na dniach pojawi się w naszym Brawl Stars. A kto wie, może w chwili, kiedy oglądacie ten materiał, czeka on już na was w grze. Jednak kim jest ta tajemnicza postać i jakie sekrety skrywa przed nami? Cóż, ja jestem Ross, a w tym filmie pokażę wam prawdziwe oblicze tej postaci. A jeśli chcecie więcej filmów tego typu, dajcie znać łapeczką w górę, 2000 kciuków w górę i nagram wam kolejny taki odcinek. Tym razem o innym zadymiarzu. Oczywiście, jeśli jesteście tutaj nowi, strzelcie suba, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania tego niesamowitego odcinka. Zacznijmy na samym początku od kilku suchych faktów, a później przejdziemy do tej ciekawszej części. A mianowicie z informacji, które uzyskałem, mogę powiedzieć wam, że Pan P jest zadymiarzem o rzadkości Super Rare. Na początkowym poziomie mocy zadaje on 700 obrażeń i posiada 2900 zdrowia. Do tego jego prędkość poruszania się wynosi 770, o ile Super Cell niczego przed dodaniem tej postaci nie zmieni. To tak wyglądają jego statystyki. Jednak to jest moim zdaniem mało ciekawe, najciekawsze jest jego prawdziwe oblicze i jego historia, a więc słuchajcie uważnie. A mianowicie Pan Pingwin jest oczywiście zwierzęciem pingwinem, do odkrycia tego nie trzeba być żadnym geniuszem. Posiada on na głowie dzwonek, który noszony jest przez tak zwanych bellboyów, czyli portierów, którzy to jako portierzy pomagają gościom hotelowym w transporcie bagaży, parkowaniu samochodów, otwieraniu drzwi itd., itd., dużo by tu wymieniać, przy czym wykonują oni również jakieś drobne prace porządkowe, na przykład w holu recepcyjnym, a mówiąc w skrócie, wychodzi na to, że nasz Pan Pingwin pracował kiedyś w hotelu, jednak teraz wylądował on w świecie Brawl Stars. Możemy również stwierdzić, że nasz brawler z walizką w rękach był naprawdę odważnym portierem, nie dającym sobie w kaszę dmuchać, ponieważ nie bez powodu trafił do Brawl Starsa, bo jak wiemy, od zawsze szukał on jakichś celów do ataków, może wcześniej były to jakieś ataki słowne, ale teraz nic go nie powstrzyma od wykorzystania jego nowych, nabytych, niezwykłych mocy. Atak Pana P polega na tym, że strzela on kulą energii, dokładnie tak jak Jesse, następnie kula ta, gdy trafi we wroga, odbija się i uderza w ziemię, zadając wtedy obrażenia obszarowe, także bardzo mocny atak. Oprócz tego ma on drugi co do długości zasięg ataku w grze, zaraz po tiku. Co oznacza, że ma on naprawdę dobrego cela, z czego możemy stwierdzić i wywnioskować, że jest bardzo dokładny i solidny w swojej robocie. Jednak nie myślcie, że walizka naszego Pana Pingwina jest dodana czysto kosmetycznie. O nie, nie. Nasz pingwin skrywa tam swoją tajną, sekretną broń, którą aktywuje w momencie używania superataku. Za pomocą swojego ulta otwiera on swoją walizkę, w której umieszczone ma kilka dronów w kształcie właśnie pingwinów, które strzelają do pobliskich wrogów z zasięgu. Wygląda to różnie, strzelają jeden po drugim albo atakują wszystkie naraz. Wynalezienie takiej technologii wymaga nie lada głowy, nie lada geniuszu. Czyżby fakt, że Pan P posiada taką niebezpieczną i zaawansowaną broń, oznaczało, że jest on geniuszem zbrodni? Bo pomyślcie tutaj chwilkę. Jest słodkim, bezbronnym, miłym i radosnym pingwinkiem. A z drugiej strony stworzył on zaawansowaną, inteligentną broń, która jest w stanie zlikwidować wroga w mgnieniu oka. Czy to nie brzmi, jakby był on naprawdę zły? Tak myślicie? Jeśli tak, to jesteście w ogromnym błędzie, ponieważ tutaj, słuchajcie uważnie, bo to jest jednoznacznie przełomowy moment w tego materiału, tego odcinka. A mianowicie, Mr. P, czyli nasz pingwin, nie bez powodu porównywany jest do agenta P z bajki Phineas i Ferb, ponieważ tak jak on, prowadzi on podwójne życie. A kto wie? Być może nawet potrójne. Z jednej strony jest on słodkim, uroczym zwierzątkiem, natomiast z drugiej strony jest on tajnym agentem, stąd też w grze będziemy mieli skina agenta. A poza tym fakt, iż jest on agentem, wyjaśnia posiadanie przez niego tak zaawansowanej technologii, no i w rzeczy samej umiejętności walki, no bo bez tego ani rusz. Wspomniałem wam również, że nasz Pan P może posiadać trzecie życie. Cóż, jest to życie jako pan portier, czyli pracownik hotelu. Pingwina w tej roli sobie ciężko wyobrazić, więc prawdopodobnie był on kiedyś człowiekiem i czapkę hotelarską tego portiera nosi obecnie po prostu
sentymentu. Sami zresztą wiecie, że większość zadymiarzy w naszym Brawl Stars posiada przy sobie przedmioty, które można by odnieść do ich wcześniejszego życia w świecie ludzkim. Przykładowo taki parasol Piperki, który obecnie przekształcony został w snajperkę, można odnieść do tego, że nasza Piperka wywodzi się ze szlachetnego rodu. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Zostawcie teraz suba, łapeczkę w górę, a ja lecę tworzyć dla was kolejny super odcinek, który być może pojawi się jeszcze dzisiaj. Oczywiście, jeżeli zostawicie tutaj tą łapeczkę w górę. Także trzymajcie się, hej! Best of me now, best of me now, best of me now. They want the best of me now, best of me.